już tak na zakończenie chciałam się teraz Ciebie zapytać o Magdę Frąckowiak, bo wiem, że Wy się bardzo przyjaźniłyście i Magda rozstała się z Twoim synem, a ostatnio jak rozmawiałyśmy, to byłaś zachwycona, że są razem, bo miałyście świetny kontakt. I chciałam Cię podpytać właśnie o ten kontakt. Czy straciłaś także z nią kontakt, czy nadal się przyjaźnicie, tak jak wtedy? Wiesz co, przyjaźnimy się to za duże słowo oczywiście, ale my się na pewno nie lubimy, ani w ogóle nic między nami nie powstało, żadne nieporozumienie. To jest bardzo ważne. Ja zresztą przykładam ogromną wagę do tego, żeby mieć dobre relacje z ludźmi i bardzo nie lubię się kłócić i prawie nigdy tego nie robię. Ale zdradzę Ci jeszcze jedną tajemnicę, ponieważ ja wszystkie dziewczyny swoich synów po kolei, bo mam ich trzech, ja je wszystkie lubię. To Magda nie była wyjątkiem. Ja po prostu bardzo dbam naprawdę o bliskie relacje z bliskimi. Bardzo dbam o czułość, o troskliwość, o bliskość. W związku z tym ludzie się po prostu gdzieś, wiesz co, szybko asymilują z naszą rodziną. Ja wczoraj rozmawiałam na Twój temat z Joanną Przytakiewicz. Pomimo, że rozstałaś się z Aleksem, wiem, że całkiem macie dobry kontakt. Ja ją naprawdę kocham, podziwiam, kocham, jest to osoba tak miła i z tak ciepłą energią, pozytywna. Ja śledzę ją na Instagramie, uważam, że naprawdę miło ją słuchać, miło na nią popatrzeć. Jest to piękna, zadbana, dojrzała, mądra, inteligentna kobieta i naprawdę ja od samego początku byłam nią zafascynowana, aż do tego momentu. Ja w ogóle mam świetny kontakt z Aleksandrem i z całą rodziną Aleksandra. My się rozstaliśmy bardzo tak pozytywnie i bez żadnych jakichś, po prostu taka była nasza decyzja. Wspólna, rozumiem. Wspólna, oczywiście. I tak naprawdę mamy kontakt ze sobą, z Joanną czy z Aleksem, więc nic się tak naprawdę nie zmieniło, oprócz tego, że no, nie jesteśmy razem.